Christine Martin miała wymarzone życie. Świetne ciuchy, najlepsze buty i forsy jak lodu. Miałam bardzo, ale to bardzo ładne rzeczy. Ale tak naprawdę to te rzeczy miały mnie. Musiałam je mieć. Dom, świetny samochód, klub sportowy i wystrzyżony trawnik. Jeżdżąc autem, opuszczałam szyby, żeby pokazać się ludziom. Ale za fasadą klubów i luksusowego stylu życia krył się prawdziwy koszmar. Byłam molestowana od 3 do 13 roku życia. To był długi okres czasu. To było nieprzyjemne i nacechowane przemocą. Byłam zakłopotana, ale to nie ustawało. Sprawcami wykorzystania było 2 mężczyzn, członków jej dalszej rodziny. Ale Christine nigdy nikomu o tym nie powiedziała. Wewnątrz mnie było to małe dziecko, krzyczące: proszę, pomóżcie mi. Ale oni nakazali mi nikomu o tym nie mówić. Nie mówić rodzicom. Mówili, to jest nasza tajemnica. Gdy fizyczne wykorzystanie w końcu ustało, ból emocjonalny jeszcze bardziej się nasilił. Byłam bardzo zdewastowana, zraniona, samotna. Czułam się nieznacząca i niechciana. Gdy myślała, że nie można już czuć się gorzej, została zgwałcona na przyjęciu przez nieznajomego. Miała 16 lat. To okropne, obrzydliwe uczucie znów we mnie ożyło. I w tej okropnej, ciemnej ciszy zawładnęło każdą cząstką mnie. Poszłam pod prysznic i ścierałam to z siebie aż do krwi. Chciałam z siebie zmyć cały jego dotyk. Powiedziałam o tym koleżance, ale ona odpowiedziała: lepiej siedź cicho. Chodzisz do dobrej szkoły, nie narób wstydu swoim rodzicom. Więc siedziałam cicho. Potem jej ojciec stracił swą firmę budowlaną. Nie mogła ukrywać bólu za wystawnym stylem życia. Aby zagłuszyć ból, zaczęła używać narkotyków, alkoholu i rozwiązłości. Nie czułam się wartościowa jako kobieta. Moje ciało zostało już wykorzystane, więc go nie szanowałam. Oddawałam je bez trudu. Brałam narkotyki w każdy weekend, a jeśli się dało, to także w tygodniu. Paliłam marihuanę, narkotyzowałam się, wagarowałam ze szkoły. Wszystko to zmieniło się jedynego dnia, gdy miała 19 lat. Brawurowo jechała samochodem wraz z przyjaciółką. Straciłam kontrolę nad samochodem. Mój samochód obracał się wokół własnej osi przez jakieś 50 metrów. Pamiętam, jak kołysał się na krawędzi mostu. Nie myślałam o ciuchach, ludziach, rodzinie. Zawołałam: drogi Boże, proszę, pomóż mi. Tylko to pamiętam. Gdy mój samochód płonął i chwiał się na krawędzi mostu, pojawił się ogromny biały anioł, wysoki na 5 pięter. Wziął go na ręce i postawił na trawie. Pamiętam, że drzwi samochodu otworzyły się, a ja wyturlałam się z niego na trawę. Gdy doszła do siebie, myślała o aniele, który postawił jej samochód w bezpiecznym miejscu. Przypomniało jej się, że jako dziecko chodziła do kościoła. Zrozumiała, że nadszedł czas, aby oddać swoje serce Jezusowi. Ogarnął mnie niezwykły pokój, jakiego nie znałam. Stąpił na moje ciało i przeniknął moją duszę. Po raz pierwszy w życiu poczułam się wartościowa. Poczułam, że ktoś troszczy się o tę dziewczynę, że wszystko ze mną będzie dobrze. Ten dzień radykalnie przemienił moje życie. Zakochałam się w tym Jezusie, o którym wszyscy mówili, ale którego nie znałam. Tamtego dnia stał się On dla mnie tak bardzo realny. Tak realny jak teraz, gdy o nim mówię. Wiedziałam, że cały ten ból i cała ta tragedia, przez którą przeszłam, być może nie były daremne, że moje życie w wieku 19 lat wciąż miało sens, że nie muszę żyć tak jak do tej pory, pijąc i wykorzystując ludzi. Christine jest mężatką i ma wspaniałego syna Salomona. Wraz z mężem kochają dzielić się tym, co Bóg uczynił w ich życiu. Moje życie jest cudowne, bo wiem, kim jestem w Chrystusie. On jest dla mnie tak bardzo realny. On jest powodem, dla którego robię to, co robię. Dla Niego oddycham, żyję i istnieję. Wszystko to dlatego, że Bóg okazał mi łaskę.